Mamy tu dwa przykłady związane z przeliczaniem jednostek masy. Chcemy przeliczyć 3 kg na mg i 4 tony na uncję. Kilogramy i miligramy to jednostki systemu metrycznego, a mówiąc dokładniej, systemu SI, obowiązującego oficjalnie prawie na całym świecie. Tony i uncje to jednostki systemu obowiązującego obecnie oficjalnie tylko w trzech krajach świata, w tym w USA, przy czym Jednostek o nazwie tona jest bardzo wiele. W tym filmie nie chodzi o tony metryczne, tak jak w Polsce, tylko o tony amerykańskie. Nie będziemy zagłębiać się w szczegóły, chcę Wam tylko pokazać, że przeliczanie jednostek w sensie matematycznym nie różni się wiele w jednym i w drugim przypadku. Nas interesują jednostki metryczne, czyli te oficjalnie obowiązujące w Polsce. A jak będziecie jechać do USA, to zajrzyjcie na amerykańską wersję portalu Khan Academy. Tam jest jednostek amerykańskich więcej. Więc w razie czego szybko złapiecie o co chodzi. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i przeliczenia kilogramów na miligramy. Ok. Żeby przeliczyć kilogramy na miligramy, zastanówmy się najpierw, co oznaczają przedrostki kilo i mili. K oznacza kilo. Nawiasem mówiąc, przedrostki są również bardzo ważną częścią układu SI. Przepiszmy to jeszcze raz całymi słowami. 3 kilogramy. I chcemy je przeliczyć na odpowiadającą temu liczbę miligramów. Widzieliśmy już w innych filmach, że przedrostek kilo dosłownie oznacza 1000. Przedrostek mili dosłownie oznacza jedną tysięczną. Możecie sprawdzić na przykład na Wikipedii hasło przedrostki SI: mili, mikro, nano, pico, femto i tak dalej. Czyli miligram oznacza 1 tysięczną grama. Ponieważ ta jednostka jest większa od 1 grama, a ta mniejsza od 1 grama, to żeby było łatwiej, przeliczmy najpierw kilogramy na gramy, a potem gramy na miligramy. Możemy powiedzieć, że 3 kilogramy to się równa 3 razy 1000 gramów, czyli 3000 gramów. W ten sposób interpretujemy przedrostek kilo, oznaczany najczęściej literą K. Teraz przeliczmy 3000 gramów na odpowiednią liczbę miligramów. Powiedzieliśmy już, że 1 mg to 1 tysięczna grama. Inaczej możemy zapisać to tak. 1 gram równa się 1000 mg. Wystarczy pomnożyć obydwie strony razy 1000. I jeżeli tak określony 1 gram podstawimy teraz do tego wyrażenia, to tu mamy 3000 gramów i każdy z tych gramów równy jest 1000 mg. Czyli to się równa 3000 razy 1000 mg. No i mamy liczbę mg. Wystarczy pomnożyć. 1000 tysięcy to milion, a 3000 tysięcy to 3 miliony. Albo inaczej, 3 razy 1 to 3 i do tej trójki dopisujemy 3 i 3, czyli 6 zer. I to też daje 3 miliony mg. Zróbmy na koniec szybko to samo przekształcenie jednostek, ale w innym systemie. Różnica jest tylko taka, że tu mnożyliśmy albo dzieliliśmy przez 1000, a tutaj będą to po prostu inne liczby. 1 tona amerykańska równa się 2000 funtów brytyjskich, 4 tony amerykańskie to 4 razy 2000 funtów brytyjskich, czyli 8000. 1 funt równa się 16 uncji, czyli 8000 funtów. Równa się 8000 razy 16 uncji, czyli 128000 uncji.